Cześć, witajcie ponownie po miesięcznej przerwie. Na dzisiaj przygotowałem miasto, które nazywa się Łask, znajduje się w województwie łódzkim i w dzisiejszym odcinku poznacie jego historię. Zapraszam. Początki Łasku sięgają już XI wieku i czasów Bolesława Chrobrego. W okolicy znaleziono skarb z tego okresu, który miał należeć od człowieka o imieniu Łasko. I teraz uważajcie, musicie się skoncentrować, aby zrozumieć, skąd on miał się w ogóle tu wziąć. Otóż było sobie takie państwo założone przez Skandynawów, które nazywało się Ruś Kijowska. Po śmierci jednego z władców, Włodzimierza Wielkiego, o władzę zaczęli walczyć jego synowie. I tak się złożyło, że jednym z nich był zięć Bolesława Chrobrego. Nazywał się Świętopełk Przeklęty. Podobno nakazał on zamordować swoich dwóch braci, dziś świętych kościoła prawosławnego, którzy nazywali się Borys i Gleb. Jednym z morderców był właśnie Łasko, ale że Świętopełk musiał kilka lat później ewakuować się z Rusi do Polski, czyli kraju, w którym rządził jego teść, to wraz z nim ucieknie również jego stronnicy. I tego to Łasko miał osiąść w Polsce i założyć miejscowość o nazwie Łask. Niestety najpewniej miasto nie ma jednak aż tak gangsterskich początków, bo gdyby rzeczywiście należało do człowieka o tym imieniu, to nazywałoby się Łasków, Łaskowo, Łaskowice, coś takiego. A tak najpewniej nazwa miasta pochodzi od słowa łask, które oznacza obszar po wykarczowanym lub wypalonym lesie, użytkowany jako pole lub pastwisko. Przykro mi. Łask, jeszcze jako wieś, po raz pierwszy wspomniano w dokumentach w XIV wieku. Jednak jego status miał się niedługo zmienić. Otóż jeden z właścicieli Łasku o imieniu Jan jako zawód wybrał sobie bycie rycerzem u boku Władysława Jagiełły. W 1422 roku za swą lojalność otrzymał od króla pozwolenie na założenie miasta. Od tego czasu potomkowie rycerza Jana zaczęli posługiwać się nazwiskiem Łaski. Natomiast sami Łascy byli chyba średnio z tego dumni, ponieważ wymyślili sobie mit. I teraz uwaga, mit mówił, że był taki rycerz, który należał do armii Wilhelma Zdobywcy, który nazywał się Łaski, lecz rycerz ten musiał uciekać i ostatecznie trafił do Polski. Koniec dygresji. A w zasadzie to jeszcze nie, bo teraz zrobimy sobie taki super szybki przegląd członków rodziny Łaskich, czyli właścicieli miasta. I generalnie to, co tutaj powiem, to jest tylko część ciekawostek na ich temat, ponieważ była to bardzo specyficzna rodzina. No ale zacznijmy od wnuków założyciela miasta. Jan Łaski był sekretarzem królewskim, doradcą króla Aleksandra Jagiellończyka, wielkim kanclerzem koronnym, czyli takim ministrem spraw zagranicznych i w końcu doszedł do godności arcybiskupa gnieźnieńskiego. Samym Łasku bywał rzadko, ale za to tutejszym kościołem zaopiekował się należycie. Świątynia została rozbudowana i otrzymała rangę kolegiaty, a dzięki papieskiemu pozwoleniu tutejszy proboszcz zyskał tytuł infułata, czyli mógł używać stroju biskupiego podczas nabożeństw. A to niewątpliwie wpływało pozytywnie na liczbę punktów respektu wśród innych duchownych. Jan Łaski znany jest głównie dzięki wydaniu tzw. Statutu Łaskiego, który był pierwszym w historii zbiorem praw i przywilejów obowiązujących w Polsce. Do dziś w Krakowie przechowuje się egzemplarz, który otrzymał król i został on kilka lat temu wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, sam arcybiskup był zwolennikiem opodatkowania kościoła przez władze świeckie, co oczywiście nie przysporzyło mu wielu zwolenników. Natomiast brat Jana, Jarosław,
był wojewodą sieradzkim związanym blisko z królami, Janem Olbrachtem i Aleksandrem Jagiellończykiem, którzy darzyli go zaufaniem. Swoją karierę rozpoczął od porwania swojej wybranki, z którą potajemnie wziął ślub, a wiedział, kogo porywa, bo pochodziła z wpływowej rodziny i pomimo prób jej ojca małżeństwo z Jarosławem nie zostało anulowane. Mieli kilku synów. Jeden z nich, Stanisław, był podróżnikiem pasowanym na rycerza przez samego Henryka VIII. Kolejny, Jan, był teologiem, który został biskupem dla wszystkich kościołów protestanckich we wschodniej Fryzji, a przez pewien czas sprawował pieczę nad cudzoziemskimi kościołami w Londynie. I tu mała ciekawostka dla fanów trunków. Do opuszczenia Anglii został zmuszony przez chcącą przewrócić katolicyzm na wyspach Marię I Tudor, znaną lepiej jako Krwawą Mary. Ostatni z synów Jarosława, Hieronim, był przez moment banem, czyli namiestnikiem monarszym w Chorwacji. Niestety nie okazał się wystarczająco ważny, by w chorwackiej wersji Wikipedii zasłużyć na swój własny artykuł, ale zawsze to coś. Syn Hieronima, czyli już praprawnuk rycerza Jagiełły, który nadał prawa miejskie Łaskowi, również wpisał się do historii. Miał na imię Olbracht, był bezwzględny w polityce i w zależności od własnych korzyści zmieniał stronnictwa. Dla pieniędzy ożenił się z dużo starszymi od siebie kobietami. Jedną z jego żon była Beata Kościelecka. Ludzie gadali, że była to nieślubna córka Zygmunta Starego. Dodatkowo jest ona pierwszą znaną z imienia tatrzańską turystką. Niestety jej małżeństwo z Olbrachtem okazało się być szczególnie nietrafione. Gdy mąż wymusił już na niej zrzeczenie się majątku, więził Beatę w zamku w Kierzmarku na Słowacji. Nie odzyskała wolności aż do śmierci, która nastąpiła 11 lat później. Sam Olbracht zmarł w Łasku w 1604 roku, a jego potomkowie, być może ze względu na awanturniczy charakter ojca, nie mieli już tak udanej kariery jak poprzednicy. Ale dobra, czas wrócić do miasta. Generalnie w XVI wieku, czyli za czasu świetności łaski, miasto bardzo przyjemnie się rozwijało. Co prawda zabudowa była wyłącznie drewniana, oprócz kościoła parafialnego, ale Łask znajdował się na skrzyżowaniu dróg handlowych i mieszkało tu około 1600 osób. Była tu również szkoła i szpital, a jak i szpital, to jak zapewne już wiecie z innych odcinków, również kościółek Świętego Ducha. I akurat ten w Łasku dotrwał do dzisiaj i tak wygląda jego XVII-wieczna forma. Poprzednio została zniszczona przez pożar. Natomiast mniej więcej w tym miejscu, na terenie obecnego Parku Miejskiego, mieściła się również drewniana rezydencja Łaskich. Istotną rolę w Łasku odgrywały handel i rzemiosło. Jak na miasto prywatne to całkiem nieźle. No ale wiadomo, co miało się w Polsce wkrótce wydarzyć. Wszystko zaczęło się od pożaru w 1624 roku, ale oczywiście nie był to koniec kłopotów. W połowie XVII wieku Łask ucierpiał nie tylko z rąk szwedzkich, ale także buszujących po polskich ostępach i łupiących nadpotkane miasta grup polskich żołnierzy. Próbowali w ten sposób zorganizować sobie zaległą wypłatę za służbę wojskową. Co ciekawe, w 1657 roku na dworze w Łasku przebywała królowa Maria Gonzaga, zmierzająca do Gdańska na spotkanie ze swoim mężem, czyli królem Janem Kazimierzem. Po potopie miasto dodatkowo nawiedziła epidemia, która zabiła 1/4 mieszkańców. Pod koniec XVII wieku w mieście pojawiają się Żydzi. Prędko zakładają cmentarz, budują synagogę i mykwę, czyli łaźnię rytualną. Budynki te znajdowały się przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego i znacząco ucierpiały podczas pożaru w 1747 roku. Swoją drogą ucierpiały również wtedy szpital, ratusz, wnętrze kościoła kolegiackiego. W XVIII wieku liczba wyznawców judaizmu w Łasku stopniowo rosła i w przededniu zaborów Żydzi stanowili już 70% mieszkańców. Ich duży odsetek wynikał również ze specyfiki miast prywatnych. Właściciel miasta zezwolił Żydom na osiedlanie się w Łasku, ale jednocześnie obarczył ich 5-krotnie wyższymi podatkami. A że hajs musi się zgadzać, to opłacało mu się zachęcać wyznawców judaizmu do przybywania do miasta. Wielu z nich trudniło się handlem. Jeden z łaskich Żydów, Hilmajerowicz, był ogólnopolską szychą. Sprowadzał srebro do mennicy warszawskiej.
Natomiast sam Łask był znany z handlu żywymi zwierzętami, szczególnie wołami, które sprowadzano z terytorium dzisiejszej Mołdawii i Ukrainy. Jako że lodówki i elektryczność były wtedy skrajnie deficytowymi towarami, nie można było transportować mięsa na duże odległości. Łask stał się miejscem, gdzie zwierzęta mogły nabrać sił przed kolejną fazą podróży do Europy Zachodniej. Po drugim rozbiorze Polski Łask przeszedł na krótko pod panowanie pruskie, a ostatecznie w 1815 roku został przyłączony do Rosji. Wraz z początkiem XIX wieku w Łasku żyło około 1800 osób, ponad 4 razy więcej niż w pobliskiej Łodzi. Niestety miało się to prędko zmienić. W przeciwieństwie do okolicznych miast nie wykształcił się tu ośrodek przemysłu włókienniczego. Dodatkowo z powodu wysokich podatków nakładanych na handlarzy przez właścicieli miasta tutejszy rynek zaczął podupadać. Nieliczni kupcy, którzy wciąż decydowali się przybywać do Łasku, aby zrekompensować koszty, musieli oferować zawyżone ceny, co odbijało się niekorzystnie na samych mieszkańcach. Ostatecznie z powodu złej sytuacji gospodarczej wielu łaskowian emigrowało do Łodzi, Pabianic i Zduńskiej Woli. Miasto ze względu na drewnianą zabudowę co chwilę nawiedzały pożary. Jednak kiedy po jednym z nich zakazano wznosić domów z drewna, okazało się, że wielu mieszkańców Łasku było zmuszonych do opuszczenia miasta. Zwyczajnie nie było ich stać na kupno cegieł. Zakaz prędko zniesiono, co oczywiście problemu pożarów w żaden sposób nie rozwiązało. W 1847 roku ogień ponownie strawił miasto. Na dodatek w tym samym roku w wyniku nieurodzaju ziemniaków nastąpiła klęska głodu i co za tym idzie, epidemia cholery. Z tego powodu władze rosyjskie zorganizowały w Królestwie Kongresowym zbiórkę pieniędzy na pomoc dla łaskowian. Mieszkańcy królestwa okazali się tak hojni, że z zakładanych 3000 rubli zebrano tyle. Sytuacja była już tak tragiczna, że łascy rolnicy wystąpili do władz carskich z prośbą o zdegradowanie Łasku do statusu wsi, po prostu aby uwolnić się od pewnych zobowiązań finansowych. Poprawa nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku. W końcu wybudowano szpital z prawdziwego zdarzenia, powołano straż pożarną, budowano chodniki i założono kilka parczków i skwerków. Dzięki temu wygląd miasta znacząco się zmienił. W czasie zaborów w drewnianym kościele Świętego Ducha modlili się ewangelicy należący do utworzonej wtedy parafii. Ponadto pod koniec XIX wieku w Łasku zbudowano cerkiew, służącą głównie rosyjskim urzędnikom i stacjonującym w mieście żołnierzom carskim. Zamknięto ją po ewakuacji Rosjan w sierpniu 1914 roku, a wyburzono kilkanaście lat później. W listopadzie 1918 roku członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przejęli urzędy cywilne w Łasku. Po odzyskaniu niepodległości powiększono obszar miasta. Przyłączone tereny zamieszkiwali głównie chrześcijanie, co wpłynęło na odsetek ludności żydowskiej zamieszkującej miasto, który oficjalnie spadł do 40%. W Łasku próżno było szukać wielkich zakładów produkcyjnych. Ludzie, podobnie jak podczas zaborów, najczęściej zajmowali się szewstwem i garbarstwem. Co ciekawe, a przynajmniej mi się wydało bardzo ciekawe, skóry pochodziły przede wszystkim z Argentyny i Australii, czyli musiały trochę przejechać, zanim trafiły do łaskich producentów. Ale dość o tym, bo akurat nie to jest najbardziej interesujące, jeśli chodzi o historię Łasku w okresie międzywojennym. W latach 20. właściciel ziem łaskich, Janusz Szwajcer, postanowił w okolicy miasta założyć letnisko przeznaczone głównie dla mieszkańców Łodzi spragnionych wypoczynku na łonie natury. Wybór padł na oddaloną o kilka kilometrów od centrum Łasku wieś Kolumna. Sprzedaż działek rozpoczęto w 1927 roku z zastrzeżeniem, że nie można wyrąbać na nich więcej niż 1/3 drzew. Początkowo 95% właścicieli stanowili chrześcijanie, jednak ze względu na początek wielkiego kryzysu wielu z nich sprzedało za bezcen swoje działki, w większości osobom pochodzenia żydowskiego. Mimo kryzysu letnisko się rozwijało. W latach 30. powstało nawet bezpośrednie połączenie kolejowe z Łodzią. Przed wojną, kiedy na stację wjeżdżał pociąg, na przyjezdnych czekało wielu chłopców z czapeczkami reklamującymi tutejsze pensjonaty.
Kolumnie utworzono plac sportowy, kort tenisowy, powstało kąpielisko z natryskami nad rzeką Grabią, a tutejsi mieszkańcy pochodzenia żydowskiego posiadali własną synagogę, która znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Letniej. Ba, w Kolumnie mieściła się nawet czerpalnia wód mineralnych, które eksportowano do Niemiec. Sporo przedwojennych drewnianych domów przetrwało do dziś, dzięki którym można wyobrazić sobie miejscowy letniskowy klimat sprzed niemalże 100 lat. Już 1 września pierwsze bomby spadły na dworzec kolejowy, a w kolejnych dniach Łask został zaatakowany z powietrza jeszcze dwukrotnie. Ostatecznie 7 września oddziały niemieckie wkroczyły do miasta. W trakcie II wojny światowej około 400 mieszkańców Łasku zostało wysiedlonych. W Kolumnie istniał obóz dla przesiedleńców. Jednocześnie zwiększyła się ilość mieszkańców pochodzenia niemieckiego ze 100 do 1300. Łaskowianie byli świadkami częstych aresztowań. Za przewinienia uważano wychodzenie do lasów czy jazdę na rowerze bez pozwolenia. Konspiracja w Łasku pojawia się wraz z początkiem okupacji. Kolportowano nielegalną prasę, organizowano szkolenia wojskowe, informowano o planowanych aresztowaniach i wywózkach. Istniało tajne nauczanie. Komplety odbywały się na terenie niemieckiej firmy budowlanej w Łasku Ericha Pasze przy Warszawskiej 16, bo pracował w niej posiadający klucze nauczyciel Zygmunt Rzymkowski. Dobrze przez mieszkańców została zapamiętana farmaceutka Ostapowicz, która sprzedawała Polakom leki przeznaczone tylko dla Niemców. Warto wspomnieć również proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, księdza Freide. Został przez władze niemieckie aresztowany i poddany torturom za sprzeciwianie się tendencjom prohitlerowskim. Istotną rolę pełnili również listonosze, przechwytując anonimowe donosy i nielegalnie wysyłając paczki z żywnością. Getto w Łasku powstało już w listopadzie 1940 roku. Jego utworzenie było poprzedzone miesiącami prześladowań i odzierania Żydów z godności człowieka. Dwukrotnie aresztowany był ostatni rabin Łasku, Leibl Eisenberg. Torturowano go, aby dowiedzieć się, gdzie ukrył wartościowe przedmioty pochodzące z tutejszej synagogi. W 1942 roku, w czerwcu, na obrzeżu cmentarza żydowskiego powieszono dwóch chłopców oskarżonych o kradzież węgla. Natomiast już 2 miesiące po tym wydarzeniu getto zostało zlikwidowane. Z 3000 łaskich Żydów 760 przesiedlono do getta łódzkiego, a pozostałych deportowano do obozu zagłady Kulmhof. Opuszczone domy burzono, zniszczono również cmentarz żydowski. W synagodze urządzono skup zwierząt oraz warsztaty mechaniczne. Łask został wyzwolony 20 stycznia 1945 roku. Po wojnie wróciło około 200 osób pochodzenia żydowskiego, lecz w mieście ostatecznie pozostała jedynie czwórka. Mimo to w zdewastowanej bożnicy ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa. Niewiele później władze złożyły ofertę kupna budynku. Po odmowie został on doszczętnie zdewastowany przez nieznanych sprawców i ostatecznie przekazany w 1950 roku OSP. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Natomiast, jeśli chodzi o odcinki, które nadejdą, niestety nie będzie to już w przyszłym tygodniu, troszeczkę trzeba będzie poczekać, natomiast obecnie czekam na książki, które mają przyjść w każdym momencie na temat kolejnego miasta, o którym zrobię odcinek. Potem będzie taka krótka seria o Podlasiu, planuję zrobić 3 miasta w tamtym obszarze i potem wrócimy sobie na Śląsk i do Małopolski. W każdym razie zapraszam do oglądania. Dzięki bardzo jeszcze raz za dotrwanie do końca odcinka i do zobaczenia niedługo.